Dzień dobry. Moja propozycja na dzisiaj to dekoracja stołu wielkanocnego. Wykonamy sobie, zrobimy takiego dmuchanego zajączka, kurkę, złotopiórkę i takiego zajączka, którego możemy wykonać maluszkami. Może on być stojący, można go położyć na talerzyku. Do dekoracji pięknie się prezentują. I tak zaczniemy może od tego najprostszego zajączka, właściwie głowy zajączka. Potrzebujemy do wykonania kwadrat, i mamy kwadracik. Następnie składamy nasz kwadracik na chusteczkę. Zawijamy taką listewkę na uszy. Wyznaczamy sobie środek, składając na połowę. Tu u dołu zaznaczamy delikatnie sobie środeczek. I teraz wzdłuż tego środka składamy łóżki. Możemy je złożyć bardziej zwarte, jeden przy drugim. One i tak się nam rozsuną. Możemy je troszkę rozsunąć. Żeby uformować jakąś głowę, otwieramy i tą górę zaginamy do dołu. I odginamy trójkącik. Podnosimy uszy i tu na dole również odginamy trójkącik. Jest gorzej, bo papier jest grubszy, ciężej, ale się udało. I mamy buźkę. Oczywiście, żeby ładnie się prezentowała, to możemy nakleić króliczkowi oczki, ewentualnie narysować. Ja tu mam takie oczki, więc może coś wybierzemy. No powiedzmy, zajączek ma takie bardziej okrągłe, czy... zresztą chyba nie ma znaczenia. I tym razem nakleimy oczki. Jedno, drugie. No i cóż. Dorysujemy pyszczek. Nosek. No i proszę zobaczyć, jaki piękny nasz zajątek. Też nie piękny. Można ustawić na stole. Można położyć na talerzu, wtedy zaprasować.
Można obok talerzyka. Także prezentuje się naprawdę pięknie i okazale. Chwilowa sprawa, a piękna składanka. Dobrze, teraz w takim razie przechodzimy do zajączka dmuchanego. Taki nasz dmuchany zajączek. Również potrzebujemy kartkę kwadratową. Może a może też weźmiemy żółto. I zaczynamy od złożenia dwukrotnego na książkę. Czyli raz. Otwieramy. I drugi raz. Obracamy naszą karteczkę i teraz składamy na trójkącik. Dzieciom zawsze tłumaczymy, że jak obrócimy karteczkę, że szetni dziadek nadepnął na namiocik i zrobiła się karuzelka. I po tej stronie właśnie składamy na chusteczkę dwa razy. Chwytamy za grzbiet, ściągamy, tworzy się nam bardzo podwójny trójkąt, tak jak do żabki. I podobnie jak do żabki, od wierzchołka do podstawy wzdłuż linii środkowej zakładamy jedną warstwę papieru. I następnie drugą warstwę papieru. Znaczy tą samą warstwę, tylko z drugiej strony. I teraz tu mam wierzchołki. I właśnie maksymalnie wyginamy łuski do góry. Od tych wierzchołków. Zwężamy uszy, żeby nie były takie szerokie i brzydkie, w ten sposób, że zakładamy do linii środkowej dół. Troszkę uszy. Obracamy na drugą stronę i teraz odwrotnie. Te wierzchołki podnosimy do góry.
I tu już mamy kwadrat. Teraz ten składamy na wprost do linii środkowej. Jeden i drugi. Pracujemy. Następnie podnosimy tą warstwę papieru i tu nam się zrobiły takie kieszonki. I wkładamy to w kieszonkę. Maksymalnie tyle, ile damy rady i prasujemy. I teraz tu chwytam palcami, to ściągam do dołu, tu jest dziureczka, rozszerzam ją, staram się przynajmniej rozszerzyć i dmucham. Krzywo nadmuchał, więc jeszcze raz spuszczam powietrze. Nadmuchałam. I teraz on się tak przegina do dołu, ale tak właśnie króliczki siedzą. I podobnie jak poprzedniemu, doklejamy sobie oczki. Za daleko mi uciekło drugie oczko. Może spuszczamy powietrze, jeszcze namalujemy naszemu trusiowi buźkę. Wąsiki i jeszcze raz dmuchamy. Pierwszy raz jest tak najgorzej nadmuchać. Następny jest łatwiej. Oczywiście formujemy i mamy króliczka kolejnego, którego sobie włożymy, ustawimy, położymy na stole wielkanocnym. I proponuję jeszcze Państwu kurkę. Taką kureczkę. Kurka też nie jest skomplikowana. Dosyć prosta składanka, także potrzebujemy kwadratu. Również tak jak do poprzednich składanek. Jakiś kwadracik sobie wybierzemy.
I następnie kureczkę, żeby złożyć naszą kureczkę, to składamy na chusteczkę złożenie. Następnie składamy na połowę tą chusteczkę. Otwieramy i zakładamy górny róg. Tak, żeby się nam tu linie pokrywały. Od razu możemy dziobek jej zrobić. A więc jedną warstwę papieru unosimy do góry. I mamy dziobek. Odwracamy naszą składankę na drugą stronę. I teraz wzdłuż tej linii środkowej zakładamy prawą stronę i tu jest grubszy papier, to już się tak gorzej go składa. I lewą stronę. Mamy taką składankę i w dalszej części odginamy, tak jak poprzednio. Tylko chyba bardziej pod kątem prostym. Niekoniecznie. Skrzydełka. Jedno. Drugie. I pozostaje nam uzupełnić oczywiście rysunek. I co? Malujemy oczki, która ma chyba takie małe oczki. Bierzemy jakiś kolor kredki. Niestety chyba nie mam pomarańczowej. Mam pomarańczową kredkę. W związku z powyższym maluję jej tutaj dziób jakiś. Tak, żeby się odznaczało to jakiś tam inny kolor piórek. To już praca dla dzieciaczków. One tak pięknie udekorują kurki, że aż miło. Będzie można stawiać na stole i dekorować. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że dzieci do tego mają talent.
No i faktycznie naszą kurkę mamy. Kurkę raczej kładziemy na stoliku, chyba że oprzemy o coś, albo skrzydełka jej rozłożymy, tak, żeby mogła się opierać. I też pięknie stoi. Do kolekcji dołożymy zajączki. I mamy pięknie udekorowany stół. Świątecznie. I na pewno zachwyci przybyłych gości. Prace wykonane samodzielnie, z dziećmi, bądź bez. I dekoracja jest piękna. Także ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne warsztaty. Dziękuję bardzo.